Andrzej, opowiedz, jak to z tymi wilkami tutaj jest? No, wilki są i są bardzo fajne. Jak to fajne? Przecież kiedyś pokazałeś, że ci zjadły konia. No, zjadły, bo nie miały co innego jeść i nie mam do nich pretensji, tylko mam pretensje do myśliwych, bo wytłukli wszystko, co normalnie wilki jedzą. I dlatego, yy, dlatego przyszły do mnie. No, yy, każdy, każde zwierzę coś musi jeść, prawda? Jeżeli mu oszczuplamy jego, jego normalną bazę w postaci jeleni, Salędzików i innych zwierząt, no to później się nie ma co dziwić, że przychodzą i zabijają konie. Sami jesteśmy sobie winni. No dobrze, ty nie masz osobistego żalu do wilków? Nie, nie, ja osobistego absolutnie nie. Mam pretensje do ludzi, którzy zaburzają cały ten układ. Czyli mam pretensje do myśliwych, którzy zlikwidują naturalne, naturalne pożywienie wilków i do ludzi, którzy wykorzystują wilki w jakiś inny sposób. Fotografów przyrody na przykład, którzy teoretycznie są niewinni, a ja uważam, że są winni. Dlatego że nieetyczni fotografowie wyrzucający np. zdecho świnię, po to, żeby zrobić zdjęcie wilka, doprowadzają do tego, że wilk kojarzy nas po prostu z pożywieniem, czy nasz zapach kojarzy z pożywieniem, i później nie boi się przyjść do konia i go zabić. No tak.